niesioną głębokiej radości, szczęścia, miłości i obfitości. Dodatkowo, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest Mars. Dzisiaj Mars od rana za Zefirem chodzi, że tak powiem, energia Marsa w takiej ilości, że to się w głowie nie mieści, a ja to, ona chodzi po to za mną, żeby wykorzystać się do oczyszczania was. Przede wszystkim blokady. Dzisiaj eliminujemy z tysiąckrotną siłą energetyczną blokady, wszelkie mury energetyczne, które was blokują przed rozwojem. Czy co to oznacza? Jeśli ktoś chce miłości, a tej miłości nie ma, to dzisiaj burzymy wszystkie mury, gdzie blokują was przed miłością. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przed obfitością. Także przed zdrowiem, bo często z was energia witalności to jest taka, że pożal się Boże i tutaj Zefir aktywuje u was tą energię witalności naturalną, bo każdy z nas, jeżeli żyje zgodnie z naturą, to ma naturalną witalność, nie ma opcji, żeby jakieś choroby się go czepiały. Wszystkie choroby są wbrew naturze człowieka i wbrew harmonii natury. Tego zachęcam was, kochani telewizorowie, ta chwila, ten moment, dlaczego teraz należy wysłać SMS? Otóż dlatego, że tu i teraz wysłany SMS o treści EZO. Imię, data urodzenia, panie Zefirze, proszę o oczyszczenie na numer telefonu 7316 jest drukowany. Za chwilę jestem przyjęty tutaj na biurku, osobiście przeze mnie opracowany dla was i tak właśnie jest, bo Zefir jest tutaj po to, żeby wam się lepiej żyło, działo i w życiu układało. Witam panie Zefirze, Danuta, 27.9.72. Czy mam jeszcze szansę na pracę w swoim zawodzie? Co mnie czeka w sferze zawodowej do końca 2013 tego roku? Dziękuję. Proszę, zobaczymy. Już patrzymy. Już patrzymy, już sprawdzamy. Danuta, czy ma szansę na pracę w swoim zawodzie? To pierwsza część pytania. Druga część, co ją czeka w sferze zawodowej do końca roku 2013? Zobaczymy. Już patrzymy, już sprawdzamy, co u Danuty, jeśli chodzi o pracę. Już patrzymy, już sprawdzamy. Danuta, 27.9.72. Czy ma szansę na pracę w swoim zawodzie i co ją czeka do końca roku, jeśli chodzi o pracę? Tak, w swoim zawodzie to jest pobożne życzenie, Danuto, żebyś ty pracowała. Taka jest prawda i taka jest rzeczywistość i czas spojrzeć prawdzie w oczy. W swoim zawodzie nie będziesz pracowała, nie ma takiej opcji ani możliwości. Do końca roku, co jeśli chodzi o pracę, przede wszystkim niejasna sytuacja. Niejasne sytuacje w pracy. Dobrze nie będzie. Będzie bardzo źle. No powiem tak, tragedia, jeśli chodzi o drogę pracy, czyli będziesz pracowała, zmuszała się do pracy, będziesz brała na siebie obowiązki, którym ledwie podołasz. To jest kolejna kwestia. Trzecia rzecz, która tu wyszła, to są dziwne jakieś tu energie, jeśli chodzi o pracę. Przeklęto ciebie, jeśli chodzi o drogę pracy, daną to zazdrość, zawiść, nienawiść, kobieta spod znaku zodiaku ryby, skorupion, ewentualnie rak, czyli wodny znak, kobieta przeklęła cię konkretnie, mile widziane zdjęcie klątwy, jeśli chodzi o pracę, bo jesteś przeklęta na pracę, żebyś ty się bała, żebyś była uzależniona od strachu, przez to popełniała błędy życiowe, a w pracy, że tak powiem, dała sobie wejść na głowę. Tak tu się pokazuje, tak będzie do końca roku. Cierpliwości i wytrwania, no bo z taką energią to ciężko jest wytrwać, ale dasz radę. Oczywiście pod koniec roku depresja ciebie czeka, jeśli chodzi właśnie o sytuację zawodową, ale pokonasz tą depresję. Kolejny SMS. Kiedy ułożę sobie życie uczuciowe, gdzie ją poznam? Jak będzie dalej w mojej pracy? Pyta Krzysztof, 11.06.83. Kiedy Krzysztof ułoży sobie życie uczuciowe?